Często praktyką w rozważaniach biblijnych jest taka, że włączają się nam pewne schematy. Ja też tak mam. Słysząc jakąś Ewangelię, to wiem, do kogo jest adresowana i kto powinien czuć wyrzuty sumienia. I tak jest z dzisiejszą Ewangelią. Judasz, który zbuntował się na postawę Marii, że wylała na Jezusa drogie ocenne olejki, jest postawą bardzo próżną i myślę, że najbardziej adresowana jest do wszystkich tych, którzy cały czas mówią, że Kościół powinien zrezygnować ze złotych tabernakulum na rzecz biednych. To jest postawa próżna, ponieważ przecież Kościół co roku najwięcej robi dla biednych. Przy Kościele działa najwięcej organizacji zrzeszających ludzi, którzy idą w potrzebie tym, którzy tej pomocy potrzebują. I wtedy mówię sobie, ta Ewangelia tyczy się tylko tych osób próżnych, ale przecież Ewangelia dotyka każdego. Jak może mnie dotknąć właśnie ta postawa Marii i postawa Judasza? Zobaczmy postawę Marii. Maria dała Chrystusowi wszystko, co miała. Drogocenne, chyba rzecz najcenniejszą, czyli drogocenny olejek. Dała mu swoje łzy, dała mu swój czas. Czy w tym wielkim tygodniu jestem równie, stać mnie na to, na tą postawę Marii? My często się usprawiedliwiamy, przecież pracujemy, musimy przygotować dla swoich bliskich święta, ale przecież tu jest Wielki Tydzień. Chrystus będzie umierał, będzie cierpiał, a może nas zabraknąć przy tym. Możemy stać się podobni do ludzi w Jerozolimie za czasów Jezusa, że pochowamy się w domach i będziemy świętować. Wtedy świętowano Paschę, a na rogu ulicy Chrystus umierał. Że możemy stać się tchórzliwymi apostołami, którzy pouciekali. Możemy stać się Piotrem, który się wyparł, czy Judaszem, który zdradził. Chciałbym Cię zachęcić na progu tego Wielkiego Tygodnia, żebyś zostawił te wszystkie rzeczy. Jeżeli przegapiłeś Wielki Post, bo nie miałeś czasu na zmożoną modlitwę, rekolekcję, to żebyś sobie dał czas w tym Wielkim Tygodniu, żebyś towarzyszył Jezusowi i dał Mu to, czego kupić nie można, tylko swój czas. Stań się Marią i daj sobie czas, aby uczestniczyć w tych dziełach zbawienia, by nie być tylko niemym świadkiem, ale towarzyszem Chrystusa.